rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek, witajcie w rowery Jednoślad.pl, choć dziś na zewnątrz pogoda jak w kalejdoskopie. Z tego właśnie też względu dzisiaj decyduję się na chyba inną aktywność fizyczną i będzie to jednak basen. Naprawdę dzisiaj dramat jest za naszymi oknami. Codziennie staram się mieć jakąś aktywność, która trwa no minimum powiedzmy te 40 minut, choć rower pozwala mi się zapomnieć i bez problemu mogę wybrać się na jakąś przejażdżkę dwugodzinną i nie liczyć wtedy czasu. Zauważyłem, że nawet ci, którzy decydują się na jakąś aktywność, robią to nieco tak jakby z konieczności, jakby musieli i odliczają minuty do końca swojego dziennego celu, jeżeli chodzi o jakąś aktywność fizyczną. Właśnie dlatego warto jest szukać takiej dyscypliny sportu, która da niesamowitą ilość satysfakcji i przyjemności. Tak jest w moim przypadku, jeżeli chodzi o rower. Wcześniej MTB, a teraz od nieco ponad roku jest to szosa. Wtedy nie jeżdżę na wynik, choć oczywiście stawianie sobie jakichś celów daje niesamowitą satysfakcję i licząc wszelkiego rodzaju jakieś parametry tej aktywności fizycznej, czuję często ogromną satysfakcję albo czasem chwilową demotywację, która też finalnie motywuje mnie do tego, żeby być coraz lepszym i urealniać te swoje bieżące cele. Nie chodzi tutaj o, nie wiem, jazdę na pokaz, o chwalenie się danymi wynikami, że osiągnąłem, nie wiem, taką, a nie inną średnią, że na trenerze, że udało mi się wykręcić takie, a nie inne FTP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te parametry tak naprawdę w przypadku trenowania dla przyjemności moim zdaniem schodzą na drugi plan i nie ma sensu licytować się na to właśnie kto jakim jeździ rowerem albo kto jakie wyniki wykręca, bo najważniejsze w tym wszystkim jest pasja i przyjemność osoby, która trenuje. I z drugiej strony muszę przyznać, że oczywiście było tak, że przez pewien czas nie byłem ze sportem za pan brat. Jedno to była kwestia tego, że w pewnym momencie każdy z nas zaczyna pracę, otrzymuje prawo jazdy, zrywa dawne kontakty, nie wychodzi już na podwórko, tak jak za dzieciaka. Druga kwestia to rzecz jasna, znaczy może nie rzecz jasna, ale też kontuzja, której nabawiłem się przed 9 laty, która na potem kolejne 5 lat praktycznie pozwoliła mi zapomnieć o uprawianiu jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Potem najcięższe było zebranie się z powrotem, wpadnięcie w pewien rytm regularności, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu i właśnie wyjście z takiego postanowienia, że postaram się tygodniowo minimum 5-6 razy mieć jakąś aktywność fizyczną. Jeżeli to nie jest rower, bo nie ma pogody, to niech będzie to trenażer. Jeżeli to nie będzie trenażer, to niech będzie to basen. Jeżeli nie basen, to być może bieżnia, bieganie i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest rotować tymi różnymi aktywnościami fizycznymi, żeby żadna z nich nam się nie przejadła. Wyjątkiem w tym moim przypadku jest właśnie rower i poczucie niesamowitej zajawki na punkcie jazdy na szosie. I przyznam szczerze, właśnie najcenniejsze jest to, że nie traktuję tego absolutnie jako obowiązek czy jako konieczność, a po prostu przyjemność i realizowanie jakiejś tam swojej pasji i w tym przypadku właśnie to jest najważniejsze. Dlatego kierując te słowa niejako do osób, które chciałyby na nowo zacząć uprawianie sportu, chcę podkreślić to, żeby właśnie było najważniejsze to, jaką dyscyplinę wybieracie i jaka was najbardziej pasjonuje. Bo jeżeli ktoś nienawidzi biegać i codziennie zmusza się do przebiegnięcia, nie wiem, 5 czy 10 kilometrów, to moim zdaniem to jest bez sensu, bo to jest niejako iść się na drugi etap do pracy. Traktowanie tego jako obowiązek szkolny i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wiecie, co mam na myśli. Warto jest eksperymentować, warto jest próbować. To tak samo jak było z pływaniem. Potrzebowałem przysłowiowego kopa w dupę od trenera, żeby wpaść w pewien rytm, jeżeli chodzi o pływanie i robienie też pewnych postępów. Oczywiście nie dobiłem do jakiegoś zawodowego tempa triatlonowego i tak samo będzie z rowerem, ale miałem i mam ogromną przyjemność z tego, że mogę obserwować jakieś postępy i że
jest to coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Ja w życiu bym nie podejrzewał siebie, że pływanie może tak naprawdę dostarczyć tylu emocji, choć wiele osób mówi, że jest to aktywność niesamowicie nudna i monotonna, jeżeli chodzi o basen, po prostu o pływanie w zamkniętym, a nie otwartym akwenie. Z rowerem wydaje mi się, że jest bardzo podobnie. W życiu bym nie pomyślał, że po latach dorastania w dorosłym życiu na nowo będzie pasjonować mnie kolarstwo. Początkowo MTB, potem stwierdzenie, że jednak MTB to nie jest to i że szosa to jest chyba najfajniejszy sposób na realizowanie po prostu siebie, nowego siebie. Przy tej okazji fajnie jest też tracić kilogramy. Oczywiście dla każdego jest istotny dobry wygląd, ale też myślę, że przy tej okazji warto jest wspomnieć przede wszystkim o zdrowiu i o tym, że osoby, które są aktywne fizycznie, nie zapadają na wiele chorób, które można uznać za cywilizacyjne, a przy tym cieszą się po prostu dłuższym życiem i lepszą jakością tego życia. To na tyle dziś vlogowo. Dzięki Wam bardzo. Dajcie znać, jak to jest w Waszym przypadku. Czy zmuszacie się do aktywności fizycznych, czy jest to dla Was zawsze czystą przyjemnością. Dzięki, cześć. Rowery Ziemnoślad.pl